Piotr Sitek, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o częściowych wynikach kontroli MOPS-u przeprowadzonych po śmierci 9-miesięcznej Blanki. Nie był pracownik żaden na tej rozprawie. Pokażemy, jak przebiegło miejskie święto biegania. Bardzo fajna impreza, jest taka integracyjna. Oraz przypomnimy spotkanie uczniów szkół polonijnych z ministrem edukacji narodowej. Uczymy się historii polskiej, idziemy do jakieś inne miejsca. Swoje uwagi do działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie opieki nad zamordowaną 9-miesięczną Blanką przedstawiły władze miasta. Podczas konferencji prasowej Karol Sobczak, burmistrz Olecka, i Sylwia Wieloch, wiceburmistrz, poinformowali o dotychczasowych ustaleniach kontroli przeprowadzonej po tragedii. Jak mówili, zespół kontrolny nie ma wglądu do dokumentów, bo zostały one zabezpieczone przez prokuraturę, dlatego opiera się na wywiadach z pracownikami. Wynika z nich, że od urodzenia Blanki rodzina była pod regularną opieką, a pracownik MOPS-u w sposób profesjonalny i regularny monitorował opiekę nad dzieckiem. Kiedy w listopadzie minionego roku pojawiły się niepokojące sygnały, reakcja MOPS-u i policji była natychmiastowa i dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Jednocześnie w lutym na wniosek MOPS-u sąd odrzucił zażalenie matki, która starała się o powrót dziecka. Po tym zdarzeniu kobieta leczyła się od uzależnień i w połowie marca decyzją sądu odzyskała córkę. Na rozprawie nie było pracownika socjalnego. MOPS nie wystąpił o uzasadnienie i nie złożył zażalenia na decyzję sądu. Właśnie tego dotyczą uwagi burmistrza. W tej chwili mam trzy uwagi, które chcę wyjaśnić z panią kierownik, z pracownikami. Jak to się stało? Przede wszystkim, że nie był pracownik żaden na tej rozprawie, można powiedzieć, dnia 14 marca, gdzie sąd decyzją wrócił dziecko do matki biologicznej. Biegacze z całej Polski i z zagranicy. Niesamowita atmosfera i mnóstwo atrakcji. W sobotnie popołudnie w centrum miasta odbyła się kolejna edycja RESO Suwałki 10,5, czyli Miejskie Święto Biegania. Na starcie nie zabrakło zarówno dzieci, jak i seniorów. Byli amatorzy i zawodowcy, słowem wszyscy, którzy kochają sport. Całość tradycyjnie zaczęły biegi dla najmłodszych. Potem wystartowały suwalskie debiuty. To bieg na 3,5 km skierowany do osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z bieganiem. Był marsz Nordic Walking i bieg na cztery łapy, w którym właściciele czworonogów mogli pobiec wspólnie ze swoimi pupilami. O, fajne uczucia! Wszystko dobre, taka fajna pogoda dla biega. Atmosfera fajna, wszystkie ludzie takie kibicują. Ja przyjechał z Białorusi, z miasta tego, z Grodno. Nie biegam za bardzo, ale stwierdziłam, że to będzie całkiem dobre wyzwanie. W zasadzie to było spontanicznie, że usłyszałam ze znajomym, że jest maraton i powiedziałam, pobiegnijmy, i tak się stało. Nie często, ale chodzimy z kijkami. No i tutaj dzisiaj tak zorganizowanie żeśmy poszli. Jest bardzo fajna impreza, jest taka integracyjna, wszyscy się spotykają, bardzo fajnie jest. Uroczystą przysięgę wojskową złożyli w niedzielę w Suwałkach żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty wymówiło 100 ochotników i 30 żołnierzy rezerwy z całego województwa podlaskiego. Najmłodszy ma 18 lat, najstarszy 48. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Marsz, marsz, Zabrocki! Ziemi polskiej do Polski! Za twoim ideodem! Bądźcie się narodem! W uroczystościach wziął udział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przedstawiciele władz samorządowych, podlaskich służb mundurowych, duchowieństwa, szkół i stowarzyszeń. Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, odczytał list, który Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, skierował do żołnierzy. Wypowiadając słowa przysięgi, pokazujecie, jak ważne jest dla was wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Motto "zawsze gotowi, zawsze blisko" doskonale wyraża specyfikę służby terytorialsa. Składając przysięgę, deklarujecie gotowość do stanięcia w każdej chwili w obronie życia, zdrowia i mienia obywateli waszej najbliższej okolicy. Z uczniami szkół polonijnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki spotkał się w Augustowie Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. 35-osobowa grupa młodzieży z 19 szkół przyjechała do Grodu nad Netto
tą, aby uczyć się języka polskiego. To najlepsi uczniowie w swoich placówkach, gdzie uczą się ojczystej mowy podczas zajęć organizowanych w soboty. Dwutygodniowy pobyt w Polsce pozwala im na lepszą naukę mowy, ale też poznanie historii ich ojczystego kraju i odwiedzenie ciekawych miejsc. Urodzony w Nowym Jorku 16-letni Sebastian Serafin nie wyobraża sobie, aby nie znał mowy rodziców. Cała moja rodzina mówi po polsku i też, wiesz, chciałbym się nauczyć tego języka i jak najbardziej, no i jak najlepiej mówić. Dlatego chodzę do szkoły co sobotę i jestem tutaj na kolonii. Podoba właśnie, bardzo fajnie tu jest. Mamy różne... uczymy się historii polskiej, idziemy do jakieś inne miejsca, chodzimy do kościoła. Ministerstwo Edukacji Narodowej finansuje pobyt uczniów, stąd wizyta Dariusza Piątkowskiego. My dziś odwiedziliśmy kolonie specyficzne, czy obóz specyficzny dzieci polskich spoza granic naszego kraju. Ministerstwo nie i także Senat dofinansowuje takie formy wypoczynku dla Polaków ze wschodu, ale i także dla Polonii, ze Stanów czy z zachodu Europy. Z władzami Suwałk i powiatu suwalskiego spotkali się członkowie Sejmowej Podkomisji do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Komisja od wczoraj wizytuje miasta województwa podlaskiego. W poniedziałek członkowie debatowali w Białymstoku i Augustowie. We wtorek odwiedzili Suwałki. Wśród nich m.in. posłowie Krzysztof Truskolaski i Lech Kołakowski oraz wiceminister rozwoju Małgorzata Zielińska. Spotkania służą rozmowie o tym, jak samorządy wykorzystały unijne środki i jakie mają dalsze oczekiwania i plany. Suwałki chcą pozyskać pieniądze na porządkowanie terenów po żwirowniach, terenów pokolejowych, ale też ochronę środowiska, wymienia Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Przedstawiam tutaj oczekiwania, czy też może nasze plany, nasze zamierzenia. Przede wszystkim chcemy dokończyć infrastrukturę drogową. Chcemy zająć się również tymi obszarami zdegradowanymi, tak jak tereny pokolejowe chociażby, pożwirowe, czyli rewitalizacja tych dalszych obszarów naszego miasta i również kwestie środowiskowe, czyli niska emisja, ale również obszary zielone w naszym mieście. Tak jak w całej Polsce, w Suwałkach na etapie naboru do szkół średnich zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych. Kandydatów było o około 100 więcej niż wszystkich miejsc. To dlatego, że o przyjęcie do suwalskich placówek zabiegała młodzież z odległych miejscowości, jak chociażby Lipsk, Węgorzewo, skąd dotychczas nikt nie aplikował. Nie bez znaczenia był tutaj fakt, że w tym roku do szkół ponadpodstawowych startują dwa równoległe roczniki. Ten, który skończył ostatnią klasę gimnazjum oraz o rok młodszy, który skończył 8. klasę szkoły podstawowej. Uczniowie zabezpieczali się, aby zapewnić sobie miejsce w szkole. Teraz, nawet jeśli znaleźli miejsce w Suwałkach, to wybiorą szkoły, do których się dostali, ale położone bliżej miejsca zamieszkania. Dzięki temu w drugim naborze będą wolne miejsca, mówi Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, między innymi do spraw oświaty. Już wiem, bo jestem po rozmowach z dyrektorami, wczoraj już wstępne analizy robiłam, że pojedyncze miejsca będą wolne. Ponieważ tak jak spodziewaliśmy się, dzieci z takiego głębokiego poza terenu Suwałk tej woli tutaj nie potwierdzają. Na pewno ten drugi nabór będzie. Po tej szkole latem nie hula wiatr. Tak na półkoloniach w szkole artystycznej łączą naukę ze świetną zabawą. Z mikrofonem i kamerą odwiedziliśmy je 10 lipca. Od razu widać roześmiane buzie i radość, choć za oknem aż szaro od deszczu. Wakacje to podróże i poznawanie przyrody, więc na obu 10-dniowych turnusach nie zabraknie prac plastycznych ukazujących jej piękno. Dlatego rośnie już galeria bocianów, żurawi oraz kwiatów. Przede wszystkim zainspirowaliśmy się tutaj światem przyrody, który jest szalenie barwny, ciekawy, no i daje nam rzeczywiście inspirację do malowania tych przepięknych prac. Także będziemy malować jeszcze motyle i całą, w ogóle czerpać właśnie inspirację z przyrody. No zostały jeszcze nam zwierzęta, więc też jak najbardziej takie tematy poruszymy, więc no prace są przepiękne, wyjątkowe, dzieci mają rzeczywiście fantazję. To obserwujemy, przede wszystkim mają okazję namalować to, co gdzieś tam widzą dookoła nas, które często nie dostrzegamy tego świata, tak, tego piękna przyrody. Młodzieńczanie mają więc pole do popisu. Jak mówią, pracami plastycznymi chwalą się także w domu. Ja już wziąłem do domu, tylko pomyliłem i wziąłem kolegi.
To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.